W łódzkiej katedrze w tym roku został wyświęcony tylko jeden nowy kapłan. Taka sytuacja w dotychczasowej historii archidiecezji nigdy nie miała miejsca. W województwie mazowieckim został zatrzymany 23-latek, który przekroczył prędkość autem. Gdy usłyszał wysokość mandatu, zemdlał. 3000 zł. Tata nie będzie szczęśliwy. Trwa wyścig z czasem, gdyż na Oceanie Atlantyckim zaginęła łódź podwodna, która była w drodze do Titanika. Na pokładzie znajduje się 5 osób, w tym znany miliarder. Ekipy ratunkowe ścigają się z czasem, bo tlenu na pokładzie wystarczy najwyżej na 4 dni. Jak donosi Radio Z, po COVID mężczyzna zachorował na zespół niespokojnego. Nie może usiedzieć w miejscu. Być może polskie pioruny zastąpią wysłużone stingery w amerykańskiej armii. Rozmowy trwają. Miejmy tylko nadzieję, że Mesko na tym wyjdzie dobrze. I oczywiście gratulujemy konstrukcji. Zobaczcie, wczoraj dałem swojemu dziecku skrzynkę narzędziową, no bo lubi majsterkować. Z majsterkowaniem wdał się w dziadka, na pewno nie we mnie. I tak mu się ten prezent spodobał, że chodził cały dzień z tą skrzynką, no i poszedł z nią spać. To są bardzo miłe chwile rodzicielstwa. Każdy, kto ma dziecko, to rozumie.